Lekcja numer 4. Modelowanie szyny stabilizującej zęby za pomocą włókna kompozytowego. Przed rozpoczęciem modelowania musimy ustalić zakres pracy, czyli oznaczyć zęby rozchwiane plus po każdym stabilnym zębie z obu stron zębów rozchwianych. Oceniamy stopień rozchwiania i dodajemy po jednym stabilnym zębie. W naszym przypadku pokażemy modelowanie stabilizacji zębów czterech siekaczy rozchwianych, czyli zakres naszej pracy to jest od kła do kła. Oprócz określenia zakresu pracy, czyli długości szyny, którą będziemy później modelować, musimy też określić miejsce położenia szyny względem wyrostka zęba dołowego. Jak to mamy określone, bierzemy włókno kompozytowe i z saszetki, w której włókno jest zapakowane, ochronione od światła, odcinamy sobie kawałek, który posłuży nam do odmierzenia długości włókna i określenia jego położenia względem wyrostka zęba dołowego i brzegów siecznych zębów, które będziemy później w dalszej kolejności stabilizować. Zaczynamy od pierwszego zęba stabilnego, w naszym przypadku od kła, i prowadząc włókno wzdłuż wyrostka zęba dołowego, wzdłuż zębów, które planujemy stabilizować, umieszczamy zgłębnikiem pasek, którym odmierzamy przebieg, w każdą przestrzeń międzyzębową, na głębokość mniej więcej taką, w jaką spodziewamy się wkładać później włókno kompozytowe, i sięgamy tym odmierzającym paskiem do granicy ostatniego zęba, który będzie podlegał stabilizacji. W naszym przypadku drugiego kła, pamiętając o tym, żeby szyna nie sięgała kolejnych zębów. Ma do nich nie dotknąć, najlepiej, żeby się zatrzymała w okolicy milimetra od krawędzi powierzchni. Mamy ten odcinek przygotowany, otwieramy saszetkę, wyjmujemy włókno. W przypadku wyjęcia włókna zawsze staramy się pamiętać, żeby nie leżało osłonką formującą, przepuszczającą światło do światła, tylko pomarańczową stroną. Przykładamy odcinek, który nam odmierzył potrzebną długość włókna, i za pomocą specjalistycznych nożyczek, jedynych, które potrafią przeciąć utwardzony polietylen, który jest głównym składnikiem włókna kompozytowego, nożyczek firmy Renomet. Włókno, które nam jest niepotrzebne do szynowania, chowamy do saszetki. Mamy włókno przygotowane, możemy modelować. Uwalniamy włókno z pomarańczowej osłonki, łapiąc za koniec, który zawija, ochraniając włókno kompozytowe z obu stron. Uwalniamy włókno powolutku z końca i usuwając osłonkę formującą, zdejmujemy włókno. Tak uwolnione włókno przykładamy do pierwszego zęba, który będzie ograniczał szynę, w naszym przypadku kle, i modelujemy umocowanie włókna na powierzchni tego zęba, starając się nie sięgnąć do kolejnego zęba i wprowadzić precyzyjnie do powierzchni międzyzębowej, tak żeby włókno gładko przylegało na całej powierzchni międzyzębowej pierwszego zęba, na którym mocujemy włókno, pamiętając jednocześnie, żeby nie dotykało włókno brodawki wyrostka zęba dołowego. Z obu stron poniżej włókna modelujemy powierzchnię gładko przechodzącą powierzchnię zęba i tak samo nad włóknem postępujemy dopełnie tak samo, i na kolejnym zębie również precyzyjnie przykładamy włókno do powierzchni międzyzębowej. Postępowanie z następnym zębem jest identyczne jak z pierwszym. Wprowadzamy precyzyjnie włókno w przestrzeń międzyzębową, maksymalnie głęboko. Modelujemy gładko przejście włókna kompozytowego w powierzchni zęba. Powoduje to bardzo cienką, grubość włókna późniejszej szyny, a jednocześnie precyzyjne przyleganie włókna kompozytowego do powierzchni międzyzębowych zęba i jednocześnie też chroni brodawki dziąsła od niepotrzebnego nacisku szyny czy kompozytu, i przechodząc gładko w powierzchnię szkliwa zęba ułatwia pacjentowi późniejszą higienę. Pamiętając o tym, że lampy polimeryzacyjne naświetlają precyzyjnie mniej więcej odcinek 5-6 mm, naświetlamy takimi odcinkami, postępując dokładnie według metody postępowania z dwoma pierwszymi zębami, czyli modelujemy włókno w przestrzeń międzyzębową, gładko przechodzimy włóknem w powierzchnię zęba i w powierzchnię licową i w powierzchnię międzyzębowe, tak żeby pacjent miał precyzyjne
łatwe do czyszczenia. Jednocześnie odsuwamy od brodawki wyrostka zębodołowego po raz kolejny. Odsuwając włókno od dziąsła, kolejny ząb otaczamy włóknem kompozytowym z trzech stron. Z powierzchni, na której leży włókno, w tym przypadku przedsionkowej, i dwóch powierzchni międzyzębowych. Tak wymodelowane włókno naświetlamy, zapewniamy pacjentowi higienę i bardzo silne utrzymanie włókna, ponieważ leży ono na trzech powierzchniach każdego zęba w zakresie szyny, którą modelujemy z włókna kompozytowego. I każdy ząb oddzielnie naświetlamy. Przed naświetleniem możemy sobie wymodelować 2-3 zęby, pamiętając o tym, że wprowadzając włókno w przestrzenie międzyzębowe, troszkę będziemy naprężać filamenty znajdujące się w środku, natomiast zawsze naświetlamy wyłącznie jeden ząb. Wtedy tak przygotowane uprzednio powierzchnie zębowe zębów, które jeszcze nie ulegają polimeryzacji, przygotowane są do późniejszej mobilizacji bez naprężania filamentów polietylenu wewnątrz włókna kompozytowego. Naświetlamy kolejny ząb i tak przygotowane uprzednio wymodelowanie zębów dalszych upraszcza i skraca proces modelowania, także nie zajmuje to niepotrzebnie dużo czasu. A filamenty wewnętrzne włókna kompozytowego nie ulegają naprężeniu i cała konstrukcja jest bardzo mocna. Naświetlamy kolejnego zęba zgodnie z tabelą polimeryzacji. Zostały tylko 2 zęby do wymodelowania, czyli zgodnie z tym, co wcześniej mówiliśmy, mamy sprawdzić prawidłowe położenie względem wyrostka zębodołowego dziąsła. Jeżeli włókno jest zbyt blisko, podsuwamy do góry, nadal pilnując, żeby gładko przychodziło i szczelnie przylegało do powierzchni międzyzębowej. I musimy jeszcze sprawdzić właściwe położenie włókna kompozytowego w okolicy brzegów siecznych, też żeby nadmiernie wysoko włókno nie sięgało. W takiej sytuacji obniżamy jego przebieg, gładko wprowadzając przestrzenie międzyzębowe i gładko na powierzchnię przedsionkowe, w tym przypadku zęba. Szyna gotowa. Sprawdzamy jej przebieg, sprawdzamy gładkość, przyleganie właściwe w stosunku do brzegu dziąsła i brzegów ściecznych i całą pracę pokrywamy glazurą. Glazura bardzo dobrze zapływa we wszystkie drobne nierówności, wygładza powierzchnię, zapewnia też połysk, stąd pokrywając włókno szynę glazurą, unikamy polerowania i jednocześnie też ułatwiamy pacjentowi domową higienę i zapewniamy też estetykę pracy. Całą glazurę, całą pracę pokrywamy glazurą, sprawdzając, czy precyzyjnie glazura wpłynęła w wszystkie drobne, najdrobniejsze nierówności i po pokryciu glazurą naświetlamy każdy ząb według zasady, że 5-6 mm lampa jednorazowo polimeryzuje właściwie. Naświetlamy. Po naświetleniu od strony przedsionka sprawdzamy wewnętrzną powierzchnię szyny. Najczęściej do korekty są przestrzenie międzyzębowe. W tym przypadku nie są to specjalnie głębokie przestrzenie, stąd wystarczy sama glazura do tego, żeby zapewnić gładkość tychże powierzchni, jednocześnie bezpieczne i właściwe postępowanie pacjenta przy oczyszczaniu. Higiena będzie zapewniona, glazura płynie, wypełniając przestrzenie międzyzębowe, jednocześnie sięgając do wewnętrznej powierzchni szyny, którą wcześniej wymodelowaliśmy. Zgomnikiem poprawiamy położenie glazury, jeżeli jest wszystko prawidłowo, gładkość jest i glazura wypełnia te przestrzenie, naświetlamy według podobnej zasady, czyli każdy ząb, każde 5-6 mm oddzielnie. Szynę mamy przygotowaną.